Dobry wieczór Państwu, witamy po meczu Rakowa Częstochowa z Górnikiem Łęczna. Wynik 2-1, z nami jest trener drużyny, gości pan Marcin Prasoł. Panie trenerze, poproszę o komentarz, a później przejdziemy do pytań. Dzień dobry. No, gratulacje przede wszystkim dla drużyny Rakowa, która myślę, że z większym wymiarze meczu była drużyną lepszą, dużo lepszą, ale w końcu i w tych fazach meczu mogliśmy jeszcze stracić jakąś tam bramkę, ale w końcówce na pewno podnieśliśmy się, zdobyliśmy bramkę kontaktową, no i też dążyliśmy do wyrównania, może już bez jakiejś konkretnej sytuacji, ale muszę pochwalić drużynę za determinację, walkę do końca. Też pierwsza połowa, zwłaszcza początkowa faza, myślę, dobra w naszym wykonaniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania w defensywie. Troszkę brakowało konkretów, żeby dłużej się przy piłce utrzymać, czy żeby też przenieść ciężar gry jakimś szybkim wejściem na połowę przeciwnika. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Jeżeli są jakieś pytania, to prosimy o przedstawienie się i zadanie do mikrofonu. Mariusz Rzejek, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, chciałem zapytać, czy te wyniki wczorajsze, też dzisiejszy Stali Mielec, drużyn z dołu tabeli, które wszystkie, można powiedzieć, poza Termaliką przegrywały, to była taka dodatkowa motywacja, że jeszcze można tam zamieszać na dole tabeli? My w to wierzymy cały czas. Jeszcze raz powtórzę, bo to już ileś razy powtarzałem. Nie oglądamy się na wyniki, my musimy swoje zrobić, bo bez względu jakie wyniki są innych spotkań, my musimy swoje punkty zdobywać i dopiero wtedy inne mecze mają znaczenie. Teraz drużynę Górnika czeka trochę przerwy w związku z tym meczem rozegranym awansem. Jakieś plany dodatkowych treningów, plany sparingowe na ten okres? Nie, no planów sparingowych nie mamy. Raz, że ciężko kogoś znaleźć, bo liga normalnie gra. Chcemy ten czas poświęcić na poprawę naszej gry, przygotowanie się przede wszystkim dobrze do tych ostatnich trzech meczy, bo one są kluczem. Jeszcze chciałem zapytać o ten mecz najbliższy z Termaliką, no bo patrząc na tabelę, to wydaje się dla jednej, drugiej drużyny taki mecz absolutnie ostatniej szansy. No tak. Myślę, że tak. No jakby jest... trochę rozwinąć tą myśl? Znaczy, co tu więcej mówić? No, sytuacja w tabeli jest doskonale wiemy jaka. Zostaną po tym meczu dwie kolejki, 6 punktów do zdobycia. To już będzie, przypuszczam, za mało, żeby tutaj myśleć o utrzymaniu. Także ten mecz jest klucz. No, trzeba, czy zresztą myślę, że każdy z tych trzech meczów jest klucz, bo to nie ma co tutaj któregoś mówić, że jest ważniejszy albo mniej ważny. Są trzy mecze, w którym każdy najbliższy jest najważniejszy i w każdym musimy walczyć o 3 punkty. Spodziewał się trener, że w tym sezonie będzie taka pasjonująca walka zarówno na górze, jak i na dole, bo w zasadzie 7 drużyn mocno niepewnych utrzymania cały czas. No, spodziewać się. Liga wiadomo, zawsze gdzieś tam rządzi się swoimi prawami i tutaj ciężko coś zakładać. Widać, że jest i determinacja drużyn, które są w tym momencie w strefie spadkowej, no ale też drużyny nad kreską gubią te punkty i to powoduje, że jest tutaj no, cały czas walka o to utrzymanie. No, nie będę się wypowiadał co do walki o mistrza, no tam widać trzy drużyny zaangażowane w tą walkę. No. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję trenerze za moment. Część druga konferencji. Dziękuję bardzo. I ekspresowo witamy na drugiej części konferencji. Jest z nami trener zwycięskiej drużyny, Marek Papszun. Panie trenerze, poprosimy o komentarz. Dzień dobry. Mecz z takiego gatunku pułapka i dobrze, że w nią nie wpadliśmy. Wygraliśmy, to jest najważniejsze dla nas, bo w tej fazie sezonu te 3 punkty są bezcenne, bo jesteśmy w tej chwili już blisko powtórzenia osiągnięcia z zeszłego sezonu, czyli wicemistrzostwa. No, z 3 meczów trzeba wygrać 2 i ten cel zostanie zrealizowany, tak to trzeba na to patrzeć. Jeżeli chodzi o spotkanie, no mecz w sumie pod kontrolą i dajemy przeciwnikowi bramkę z niczego, zbyt prosty.
proste błędy, jedyna sytuacja w meczu. No i zawsze jest wynik na styku, to różnie może być. No, na szczęście zespół jest już tak na takim poziomie, że umiał nawet w tych trudniejszych momentach mentalnych odpowiednio zarządzać, tak żebyśmy wygrali, bo to było najważniejsze dzisiaj. Po tym naszym takim mini maratonie, żeby zamknąć ten czas trzema punktami, złapać oddech, przygotować się dobrze do Pucharu Polski, do finału, do dużego meczu z Lechem. No i o tym już właśnie zaczynamy myśleć. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Można się przedstawić tam za Mariuszem, widzę. Śmiało. Dzień dobry, panie trenerze. Jakub Grobara, Radio Gol. Przede wszystkim gratuluję jakże ważnego zwycięstwa, a ja bym chciał zapytać o pracę pana arbitra dzisiaj, pana Krzysztofa Jakubika. Jakby pan ocenił tę pracę, bo tam widziałem trochę niezadowolenia było u pana. Dzień dobry. Nie, no zwykłe emocje, wiadomo, to część gry też jest. Nie widziałem tam jakichś szczególnych błędów takich, no być może jakieś tam w analizie, jak każdy popełnia i my też dzisiaj popełniliśmy, więc sędzia też miał prawo. Nie wydaje mi się, że w jakiś tam sposób tutaj wpłynął na wynik meczu, nie było takich chyba sytuacji stykowych, być może coś tam w polu karnym, no ale tak na gorąco to nie wydaje mi się, żeby sędzia tutaj miał jakiś wpływ na to, co się na boisku działo. Myślę, że już drugi raz się nie będę przedstawiał. Panie trenerze, pan wspomniał o meczu Pułapce. Ja chciałem zapytać właśnie o taką motywację przed meczem z drużyną, która jest w dolnych rejonach tabeli, po takim spotkaniu jak w Szczecinie, kiedy wygrywa się, kiedy mówi o tym cała Polska, wskakuje się na czoło tabeli. Czy to było bardzo trudne od strony mentalnej mimo wszystko? Na pewno, no jeżeli chodzi o motywację, to w ogóle nie jest trudne, bo ta drużyna ma samą motywację dzisiaj, nie trzeba jej do niczego motywować. Natomiast nie jest łatwo przestawić się w tym momencie, no dokładnie, raz, że się przestawić na inny sposób grania, a dwa, no występować w takiej roli zdecydowanego faworyta, nie? Trudno od siebie gra, bo to jest duża odpowiedzialność, to trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteś mega faworytem jeszcze w takim momencie sezonu. Łatwiej się gra po prostu z drużynami, które są wyżej i z punktu widzenia mentalnego. To widać było już w pierwszej połowie, że mieliśmy dobre 10 minut, później słabe 20 i weszliśmy na obroty po strzeleniu bramki i to już był ten Raków, który bym chciał oglądać. I w drugiej połowie mecz pod kontrolą, tak jak mówiłem, no, brak koncentracji, gdzieś zgubiliśmy moment taki, no, zbyt łatwo padła ta bramka. No, nie można tak łatwo tracić bramki, gdzie przeciwnik zrobił tak mało w meczu, żeby strzelić na bramkę. I tutaj na pewno trochę zastrzeżeń mam, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest zwycięstwo, że zespół no, nie w spokoju dowiózł ten mecz, ale dowiózł i gratulacje dla zespołu za dowiezienie tego zwycięstwa, bo to w tym momencie było najważniejsze. Powrócił Patryk Kuń do składu. Duża radość dla trenera? No, oczywiście, no, natomiast wpadliśmy w kolejne jakieś inne trudności, bo z kolei na rozgrzewce Długosz miał wejść i doznał kontuzji. Gutek też zszedł trochę z urazem, więc Milan było widać, więc kolejne nasze gdzieś tam trudności. No ale co zrobić? No taki widać w tym sezonie nasz los i musimy sobie radzić. Wierzę, że w tym tygodniu, no już wrócili do treningu indywidualnego, już trenuje Zoran, trenuje Andrzej, więc mam nadzieję, że te nasze tutaj straty zrekompensują kolejni, którzy wracają. Dobrze, panie trenerze, jeszcze ostatnie pytanie. Puchar Polski na razie zostawiam, bo to jest osobna historia. Mówił trener, że takie mecze właśnie jak z Górnikiem są najtrudniejsze, czyli z Krakowią paradoksalnie może być trochę łatwiej, bo im raczej już ani puchar, ani spadek nie grozi. No to do każdego meczu na pewno trzeba się dobrze przygotować. Będziemy mieli łatwiej ze względu na to, że będziemy mieli pełen mikrocyk też i po pucharze będzie można się dobrze do kolejnego meczu przygotować. No teraz nie, z naszej perspektywy no to wiadomo, że nie będzie
łatwego spotkania z punktu widzenia takiej presji i ciśnienia, ale też to jest dobre. Nie? No, zapracowaliśmy na to, więc teraz tylko umiejętnie przekierować te emocje, no, bo dzisiaj, tak jak mówię, no, wszystko w naszych rękach. Proszę, Przemku. Dzień dobry, panie trenerze. Przemysław Pindur, Gazeta Częstochowska. Chciałem zapytać o ten tydzień przedfinałowy. Jak to będzie wyglądało? Czy zespół wyjeżdża gdzieś na jakieś zgrupowanie, czy będą to zajęcia już na własnych obiektach? Witam. Nie, to jest standardowe przygotowanie do meczu, tak jak do każdego. Wyjeżdżamy dopiero dzień przed meczem, bo tam mamy oficjalny trening w Warszawie, więc, ale to też przed treningiem tylko jedziemy rano, żeby tam już potrenować, zaadoptować się do tych warunków meczowych, a tak trenujemy tak jak zawsze, przygotowujemy się tak jak zawsze tu u siebie na obiektach. Dzień dobry, panie trenerze, Jan Starzomski, Portal.life.com. Chciałem zapytać o ocenę gry Oskara Krzyżaka. Tak zauważyłem, że trener momentami musiał jakby stopować, wycofywać do obrony. Jak to wygląda z pana strony, cały przebieg takiego jego gry, wejście za Milana Rundicia? No, takich kilka słów na ten temat. No przede wszystkim w trudnym momencie wszedł. Młody chłopak, który wszedł drugi raz w Ekstraklasie i no nie miał ilość tam interwencji, rozegrań, ale grał bardzo odpowiedzialnie o to, co go prosiłem, to wykonał, to zrobił i to jest pocieszające, że w takim momencie nie popełnił żadnego błędu i pomógł zespołowi po prostu, bo był jedynym środkowym obrońcą na ławce. To się wiąże z to, co mówiłem wcześniej, z naszymi trudnościami, bo trzech stoperów było poza kadrą i po prostu Oskar dzisiaj miał wpływ na to, że wygraliśmy mecz. Tak to oceniam. Dziękuję. Drugie pytanko dotyczące Kuby Araka. Tuż po jego wejściu niemalże żółta kartka, ostra gra. Taka przynajmniej z naszej perspektywy ostra gra, bo w niektórych momentach zanosiło się na ewentualną drugą kartkę. Jak trener ocenia jego wejście, jego grę w tej drugiej połowie? Bardzo dobrze. No, o to chodziło, żeby był agresywny, żeby wywierał presję. Oczywiście no, te faule gdzieś są wkalkulowane w grę i było ryzyko do tego, że otrzyma żółtą kartkę drugą, no i wtedy byśmy musieli sobie poradzić w 10. No takie sytuacje też są, ale Kuba utrzymał piłkę, były na nim faule, to co w tym momencie było nam potrzebne, żeby po prostu trochę przeciwnika wytrącić, ale też być przy piłce, żeby nie dać mu wejść po prostu w pole karne tymi długimi też podaniami, żeby cały czas odsuwać go daleko od pola, bo wiedzieliśmy, że no, tych wrzutek nie unikniemy, żeby ich było jak najmniej. Tak się stało. No, wielkiego zagrożenia nie było. Czy są jeszcze jakieś pytania? Już chyba temat wyczerpaliśmy. Trenerze, jeszcze raz gratuluję zwycięstwa. Dziękujemy za dzisiaj. Kolejne spotkanie już na Stadionie Narodowym. Do zobaczenia. Do widzenia.